Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beacie Morawiec. Decyzja nie jest prawomocna. Prokuratura chce postawić kobiecie zarzuty korupcyjne. Wniosek o uchylenie immunitetu krakowskiej sędzi Beacie Morawiec złożyła prokuratura krajowa. Śledczy chcą postawić kobiecie zarzuty naruszenia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej za wydanie korzystnego wyroku. Nie będę wchodził dokładnie w dowody, natomiast stwierdzam, że w odniesieniu do każdego z czynów istnieją nie jeden, nie dwa, ale co najmniej trzy dowody popełnienia czynów. Oświadczył sędzia Izby Dyscyplinarnej Adam Tomczyński, który uchylił immunitet sędzi Beacie Morawiec. Wcześniej jej obrońcy złożyli wniosek o wyłączenie sędziego Tomczyńskiego z postępowania. Wskazywaliśmy tutaj na okoliczności i wypowiedzi przewodniczącego Tomczyńskiego, również na Twitterze, gdzie jednoznacznie identyfikował się z partią polityczną rządzącą. Beata Morawiec nie stawiła się na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej, którą uważa za nielegalną. Tymczasem tutaj jednak na korzyść, że tak nie jest, a właściwie wbrew twierdzeniu, że jest nielegalna, przemawia zasada legalizmu w stanowieniu prawa w Polsce. Te przepisy zostały w sposób należyty uchwalone, opublikowane i weszły w życie. Do tej pory ich zgodność z konstytucją nie została podważona. Decyzja Izby Dyscyplinarnej nie jest prawomocna. Obrońcy Beaty Morawiec zapowiedzieli odwołanie.